drogami wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie odnośnie wiary, Boga, człowieka, ale bardzo ważnym zrozumienia tego, co dotyczy naszego życia religijnego. Na pewno to, co mówię w tych rozważaniach, nie ma w sobie zadania, żeby kogoś przekonywać, już mówiłem o tym, ale przede wszystkim, żeby pokazać, otworzyć perspektywy, jakie ma człowiek w przybliżaniu się do Boga, w poznaniu samego siebie i jak wiara w tym wszystkim odgrywa wielką rolę. A wszystko to robimy w kontekście wyznawania wiary. Tych prawd, które my jako ludzie wierzący, jako Kościół katolicki przyjmujemy, realizujemy i staramy się, żeby to wszystko miało w naszym życiu wielkie znaczenie. Mówiliśmy z wami o człowieku, co dotyczy jego wiary i że każdy człowiek rodzi się z wiarą. Powiedzieliśmy o tym, jak Bóg objawia się człowiekowi i dlaczego to czyni. Jak również powiedzieliśmy razem z wami o tym, na ile to rzeczywiście ważne w relacjach człowieka i Boga, we współpracy z Bogiem, że Bóg przychodzi do człowieka, żeby człowiek wiedział, że on jest w tym świecie, jest stworzycielem tego świata, ale jednocześnie chce, żeby my to wszystko czynili razem, żeby ten świat stawał się coraz piękniejszy i w nim budowało się to prawdziwe Królestwo Boże, ale we współpracy człowieka i Boga. A więc, moi kochani, dzisiaj kolejny temat naszego rozważania, przykazywanie objawienia Bożego. Gdzie możemy znaleźć to, co Bóg objawił? Aby przyjąć do objawienia z wiarą płonącą z przekonania i wolnego wyboru. Istnieje święty depozyt, z którego czerpie Kościół, przekazując nam treść objawienia. Na pewno, jak już nieraz mówiłem, to jest Pismo Święte, ale również, moi drodzy, nauczanie Kościoła. I Sobór Watykański II bardzo dobrze określa, że tradycje święte, Pismo Święte, obu testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymuje na ziemi, oglądając Boga, od którego wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz takim, jaki jest. A więc Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, czyli Chrystusa Jezusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom, wszystkim ludziom, no i w ten sposób objawienie docierało aż po krańce świata. Na pewno musimy też być świadomi, że wszystko to, co mamy, Bóg czyni z miłości. Bóg postanowił, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom. No i na pewno dla nas, jako dla Kościoła katolickiego, jest ważnym takim elementem jak tradycja apostolska. Ktoś tam w komentarzach zachęcił mnie i bardzo dziękuję za to, w poznawaniu tradycji Kościoła. Dzisiaj o tym trochę też powiemy. I kiedy mówiłem w poprzednich naszych konferencjach, ja nie odrzucałem tradycji Kościoła. Ja mówiłem o tradycjach ludowych, o tradycjach, które budują naszą wiarę, ale tylko niestety powierzchownie. Jeżeli nie możemy na taką tradycję opierać się. Jeżeli mówimy o tradycjach Kościoła, to już tradycja z tak zwanej dużej litery. A więc tradycja apostolska. Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga Najwyższego znajduje swoje dopełnienie
полетіла апостолом, би Евангелію, пообіцяну вперед через пророків, яку сам виповнив і устами власними обвіщив, глушили всім як джерело всякої правди збавленної, як również норми моральні, приказуючи їм дари Божі. І приказування Евангелії, згодні з наказом Пана, доконує ще двома способами. Перше – це устнє, за посередництвом апостолів, którzy nauczaniem ustnym, przekładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa. Z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. I również drugi sposób to pisemny. Wszystkich apostolów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Również, moi drodzy, musimy być też świadomi tego faktu, że to zadanie apostolowie nie zaczęli czynić sami od siebie. Chrystus sam polecił apostolom, by Ewangelię głosili wszystkim jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i normy moralnej. To, co już zaznaczyliśmy, że to jest zadanie Jezusa Chrystusa. A więc tak ukształtował się przekaz objawienia Bożego w pierwszym pokoleniu chrześcijan, aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana. Zostawili apostolowie biskupów jako swoich następców, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Tak więc w przekazywaniu objawienia Bożego w Kościele wspierają się wzajemnie i dopełniają tradycje i Pismo Święte, których coraz to nowe pokolenia uczniów i wyznawców zasilają swoją wiarę, co przez apostołów zostało przekazane dla nich. I obejmują wszystko to, co przyczyni się do prowadzenia świętego życia przez lud Boży i pomnożenia w nim wiary. I aby Ewangelia była zawsze w swojej całości, żywotności w Kościele zachowywana, apostolowie zostawili biskupów jako następców swoich i przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Rzeczywiście nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych. I to żywe przekazywanie wypełniane w Duchu Świętym jest nazywane tradycją, w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. I przez tradycję Kościół w swojej nauce, w swym życiu, kulcie, uwiecznie przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, z czym on jest i to wszystko, w co wierzy. I również wypowiedzi Ojców Świętych świadczą o obecności tej życiodajnej tradycji, której bogactwa przelewają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła. Również chciałbym przypomnieć, że Pismo Święte ma tą taką cudowną moc zachowania tej całej prawdy, to wszystko, w tym, że wielu wieków, nawet Stary Testament, przekazywany ustnie. Ludzie uczyli jego na pamięć, to Słowo Boże. I przez to wszystko nie jest zagubiony tekst. I wydawałoby się wtedy, jak można byłoby przez pokolenia tak zachować precyzyjność tekstu, ale w tym widzi się działalność samego Boga, że Bóg zawsze natchniał człowieka w zachowywaniu tego, co jest ważnym, to, co ma pomóc człowiekowi w jego zbawieniu. A więc widzimy, że Pismo Święte cały czas przekazywane jak ustnie, tak i w tekstach pisemnych za działaniem Bożego Ducha, natchnieniem, za działaniem Ducha Świętego. Teraz zobaczmy relację między tradycją, mówię znów tradycję z dużej litery, i Pismem Świętym. Tradycja Święta i Pismo Święte pomiędzy sobą, jak już powiedzieliśmy, ściśle z sobą łączą i komunikują, wypływając z tego samego źródła, Bożego źródła. I zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Tradycje i Pismo Święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swymi przez wszystkie dni aż do skończenia świata, jak czytamy u Mateusza w 28 rozdziale. Tak ukształtował się przekaz objawienia Bożego.
przez tradycję, przez apostołów. No i na pewno trzeba być świadomymi, że Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na Piśmie. Święte tradycje, Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, bo oświeceni Duchem Prawdy wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. A więc widzimy, jaka jest mocna łączność tego wszystkiego, bo często na pewno stawia się pod wątpliwości pewne teksty. Przyznam się, że ja nieraz też, kiedy zaczynam tak czytać, rozważać, łączyć, sięgam nawet do pomocy biblistów, pytam, proszę o wytłumaczenie, dlaczego właśnie tak. I często rzeczywiście te odpowiedzi są zaspokojące i tym bardziej jeszcze przekonuję się w tym, jak przepięknie Bóg potrafił zorganizować przekazywanie swojej obecności w tym świecie dla człowieka tego świata. Również, moi drodzy, musimy też pamiętać, że tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od apostolów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa Chrystusa oraz to, czego nauczał ich Duch Święty. I pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu. Sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej tradycji, a od tradycji apostolskiej należy odróżnić również tradycje teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne, pobożnościowe, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, jakie uformowały się w ciągu wieków w kościołach lokalnych. I stanowią one szczególne formy, przez które wielka tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc, różnych czasów. I w jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. A więc przekazywanie objawienia Bożego w Kościele wspierają się wzajemnie i dopełniają tradycje, Pismo Święte, jak również no i liturgia Kościoła, chociaż to nie jest to samo. Warto to jest odróżniać. Tradycja wywodząca się od apostolów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazanych już tu dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim. Z kontekstu można porównać u Łukasza w drugim rozdziale. Jak też dzięki głębokiemu doświadczeniu pojmowanym spraw duchowych, już tu znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy, albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełni się w nim Słowo Boże, mówi Jan Paweł II. Urząd nauczycielski Kościoła odgrywa ważną rolę w tym, żeby zachować to wszystko, i tradycje, i Pismo Święte, i dla siebie zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego przez tradycję, przekazanego przez tradycję i powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, co znaczy biskupów komunii z następcą Piotra, biskupom Rzymu. I urząd nauczycielski również Kościoła dba o to, żeby rozważanie, interpretowanie nad tym Bożym Słowem rzeczywiście było zawsze w mocy samego Boga. No i tu warto też zaznaczyć, że to nie znaczy, że urząd nauczycielski jest ponad Bożym Słowem. Nie. Boże Słowo jest na pierwszym miejscu w kontekście tego zadania. I z rozkazu Bożego przy pomocy Ducha Świętego ma słuchać pobożnie Słowa Bożego, święcie go zachowywać i wiernie wyjaśniać. No i wszystko, co podaje do wierzenia jako objawienie przez Boga, czerpać z tego jednego depozytu wiary. Również musimy pamiętać o słowach Chrystusa skierowanych do apostolów. Kto was słucha, mnie słucha. A więc widzimy, że Jezus Chrystus dał po prostu potęgę
słowa, które będą mówić później apostolowie. No i tak wiemy z historii do dnia dzisiejszego. Na pewno również pamiętajmy, że Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę utrzymywaną od Chrystusa, gdy mówimy o wierze, o dogmatach wiary, gdy mówimy o przekazywaniu takim chrześcijańskim. Na pewno ktoś inny będzie tam mówił, że jest przecież nie tylko tradycja Kościoła katolickiego, jak również, że trzeba dosłownie właściwie wykonywać to, co jest napisane w Ewangelii. Tak, moi drodzy, trzeba rzeczywiście, ale ja teraz, jak i zawsze mówiłem, nie wychodzę od strony całości chrześcijańskiej religii, ale nauczania Kościoła katolickiego. I zawsze mówiłem i podkreślam, opieram się w kontekście wyznania wiary na katechizmie Kościoła katolickiego. A więc Urząd Nauczycielski Kościoła, to znaczy mówimy o Kościele katolickim. Wszyscy wierni uczestniczą w rozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej i otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy. I też to my z wami powinni zawsze podkreślić dla siebie, uświadamiać. Jak my będziemy jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako katolicy świadomi tego, no to wtedy pozwolimy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. Ogół wiernych nie może zbłądzić wierzy i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnią swoją powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. No i to możemy doświadczenie widzieć w ciągu tych 2300 lat naszego życia Kościoła. Jak na pewno wprost w rozumieniu wiary dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać rozumienie zarówno rzeczywistości, jak też słów depozytu wiary, co jest też bardzo ważne. Święty Jan Paweł II również mówi o tym, że tradycje Pisma Świętego, Urząd Nauczycielski Kościoła oraz nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu Bożego kształtuje ów życiodajny proces, którym objawienie Boże jest przekazywane coraz nowym pokoleniem. Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna kochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, prowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że Słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. Tak, moi drodzy, właściwie podchodzimy do zakończenia naszego dzisiejszego rozważania w przekazywaniu Bożego objawienia. No i chciałbym, żeby jeszcze raz tak podkreślili, w jaki sposób idzie wzrost w pojmowaniu, w rozumieniu naszej wiary. I katechizm Kościoła katolickiego bardzo dobrze to podaje przez kontemplację oraz dociekanie wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu, przez głębokie rozumienie spraw duchowych, których doświadczają wierzący. Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta. Przez nauczanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. A więc jasne jest, że święte tradycje, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. A wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze wspólne rozważanie nad objawieniem Bożym, jego przekazywaniu. Również dziękuję za te może nieliczne, ale komentarze, wypowiedzi. Zapraszam, moi drodzy, dalej rozważać w kontekście swojej wiary nad Bożym Słowem, rozważać nad nauczaniem Kościoła, starać się poszerzać swoją wiedzę o sobie, o Bogu, o wierze i dzielić się z tym innymi. Zawsze z zasady, że Słowo Boże, które jest zasiewane w drugim człowieku, już zmusza drugiego człowieka zadawać pytanie, a przez to
poszukiwać Boga. Jest tam zawsze zasady nieprzymuszania człowieka do zbliżania się do Boga, a podanie dla tego człowieka informacji, możliwości, zasiania tego ziarenka Bożego w jego sercu, żeby on sam mógł odnaleźć tę drogę do Boga przy pomocy waszego świadczenia, czyli każdego z nas. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi na ten kolejny tydzień naszego życia wiary. Kolejny tydzień w radości zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I żeby każdy z was rzeczywiście mógł cieszyć się tym, że należy do wielkiej rodziny Jezusa Chrystusa, rodziny Kościoła katolickiego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.